Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. Dzisiejszym tematem filmu jest, czy warto naprawiać stary rower. Teraz są takie czasy, że jest taka moda, że jak ktoś złapie kapcia, przebije dętkę, no to idzie po nowy rower. Dlaczego? Niektórych po prostu na to stać. Niektórzy nie umieją nawet wymienić sobie dętki. Jeżeli rower ma 2 lata, to myśli, że już jest bardzo stary. Inny po prostu nie ma kasy na nowy rower, ale weźmie sobie kredyt i ma nowy. Ale osoby, które chcą coś nauczyć się naprawiać w rowerze, które umieją naprawiać, no słuchajcie, nie na tym polega świat, żeby wszystko wyrzucać i kupować nowe, bo naprawdę zostaniemy zasypani wszystkimi jakimiś starymi rzeczami. Jeżeli nawet nie chcesz tym rowerem jeździć, no to warto nawet komuś sprezentować taki rower. Może ktoś po prostu nie ma roweru, bo go nie stać na rower. Może ktoś nie ma roweru, bo mu został skradziony. No i dzisiaj tak wam troszeczkę opowiem. Trzeba się zastanowić i zadać sobie kilka pytań. Po pierwsze, czy lubimy swój rower i czy dalej nim chcemy jeździć? No bo wiecie, jak to jest. Ktoś po prostu może swój rower po prostu bardzo lubić. Wygodnie mu się jeździ. Nie ma jakiejś tam ułańskiej fantazji, żeby co roku zmieniać rower na nowy. I chce go po prostu dalej mieć. Ale wiadomo, coś tam się popsuło i nie da się nim jechać, więc trzeba go naprawić albo oddać do serwisu. Inna sytuacja. Ktoś po prostu może mieć, można powiedzieć, sentyment do swojego roweru, bo dostał go na pierwszą komunię, dostał na osiemnastkę, może prezent od dziadka, który już nie żyje, albo od babci i ma po prostu sentyment. I mimo tego, że sobie kupi nowy rower, ale chce mieć dalej ten rower w swojej kolekcji, w swoim garażu, ale oczywiście chce mieć go sprawny, żeby po prostu, jak będzie miał ochotę, nim się karnąć, a nie żeby tylko stał uszkodzony jako relikt pewnej swojej rodzinnej historii czy coś w tym stylu. Więc jeżeli chcemy naprawdę tym rowerem dalej jeździć, a nie czekaliśmy, aż się popsuje, żeby kupić nowy, to na pewno warto go naprawić. Kolejne pytanie sobie trzeba zadać, ile jest wart wasz rower i ile będzie kosztować jego naprawa. Jeżeli oczywiście umiecie sobie naprawić sami rower, no to tylko zakup części albo po prostu skołowanie jakiejś części. Jeżeli nie macie kasy na nowe części, a macie jakiś rower, który może zostać dawcą części do tego, którym chcecie jeździć, to można sobie po prostu przełożyć jakąś część. Można oczywiście pojechać gdzieś na skup złomu i z jakiejś tam padaki, która za chwilę będzie zgnieciona na prasie, wymontować sobie po prostu tą część i kupić za 2 piwa, za symboliczną kasę. Więc najpierw oceniamy, ile nasz rower jest warty. Jeżeli rower jest warty na przykład 250 zł i jeżeli byście go chcieli sprzedać sprawny i góra dostaniecie 250 zł, to musicie sobie przekalkulować, czy po prostu naprawa, wymiana tych kilku części w waszym rowerze nie przewyższy jego wartości, bo po co się męczyć, po co się bawić, jak nie macie do tego roweru sentymentu i tylko ma wam służyć, to tą kasę, co włożycie w naprawę, to po prostu kupicie drugi rower za te same pieniądze. Czasami bardziej opłacalna jest naprawa taniego roweru niż drogiego. Bo może być tak, że macie jakiś drogi rower i jedna część nim, zębatki, przerzutka, może być w cenie 500 albo i więcej złotych. Dlatego osoby, które chcą kupić nowy rower, drogi rower, to zawsze powinny się nad tym zastanowić, czy później będzie im się opłacać ten rower naprawiać, albo czy będzie ich stać na zakup jakiejś tam części. Bo wiadomo, jeżeli macie jakiś drogi rower za kilka tysięcy i jest tam jakaś markowa część zamocowana, no to nie o to chodzi, żeby jak wam się popsuje, żebyście zamocowali jakąś tam część za 5 dych, zamiast kupić jakąś za 500 zł. A jeżeli jest tani rower, no to jakieś tam zębatki do tyłu, 6-rzędowe lub 7, najtańsze kupimy za 50-60 zł.
A jakieś najtańsze markowe zębatki, takie jak były w tym rowerze zamocowane, mogą kosztować 500 albo i 700 zł. Wiadomo, tani rower to też wymiana kilku części może przewyższyć jego wartość albo 50% jego wartości, ale drogi rower, no to wymiana dwóch, trzech części może oscylować w zakupie jakiegoś nowego, taniego roweru, bo jeszcze trzeba oczywiście doliczyć serwis, jeżeli sami tego nie umiecie zrobić, a czasami jest tak, że umiecie to zrobić, ale nie macie narzędzi odpowiednich, bo do tej pory ta część się nie popsuła, chociaż kupno klucza to jest dobrego, to jest na lata i warto nawet zainwestować w jakieś narzędzia, bo do końca życia jak dobre kupicie, to Wam będą służyły przy naprawach nie tylko Waszego roweru, ale też innych rowerów, znajomych, jakiegoś kuzyna, kuzynki, cioci, wujka, różnie to może być. Czy warto naprawiać rower? To zależy od tego, w jakim celu chcecie go używać i w jakim celu go używaliście do tej pory i w jakim celu będzie Wam służył dalej. Czy używacie rower hobbystycznie, rekreacyjnie, żeby się od czasu do czasu karnąć gdzieś tam dla zdrowia, gdzieś pojechać sobie na jezioro, gdzie nie możecie na przykład na legalu wjechać samochodem czy motocyklem. Czy używacie rower w celach sportowych, wyczynowych, bierzecie udział w jakichś tam wyścigach, jakichś rajdach rowerowych. Czy może używacie jako środek transportu? Z dojechania z punktu A do punktu B, do pracy, do sklepu. I to też jest istotne, czy warto ten stary rower naprawiać. Jeżeli używacie w celach wyczynowych sport, no to wiadomo, zakup nowego roweru, już nowsza technologia, nowsze przerzutki, lżejsza rama. Więc jeżeli każda sekunda liczy się na trasie, żeby zdobyć wyższą pozycję na mecie, no to wiadomo, warto po prostu zainwestować w nowy rower i nie zastanawiać się nad starym. Co Wam służył, to Wam służył. Jeżeli macie kasę na nowy, kupujecie nowy i kolejny wyścig, macie już lepszą pozycję na mecie. Jeżeli używacie w celach rekreacyjnych, od czasu do czasu się tam chcecie nim karnąć. Nie zależy Wam na tym, żeby po prostu kogoś tam kuł w oczy, o, nowy rower kupił, nie? Żeby ktoś tam zazdrość pokazać na kim, że kupiłeś sobie nowy rower, nowy sezon, nowy rower. Tylko po prostu macie rower dla siebie, od czasu do czasu się karniecie. Nie zależy Wam na tym, żeby po prostu kupować nowy. No to warto sobie też taki rower naprawić na pewno. I jeżeli chodzi o transport, w celach transportu, czyli dojeżdżacie do pracy z punktu A do punktu B, to lepiej będzie naprawić stary rower niż kupić nowy. Bo jak kupicie nowy, no to po wyjściu z pracy może się okazać, że już rower na Was nie będzie czekał, tylko ktoś Wam go podpieprzył po prostu. A stary rower to wiadomo, mniejsze szanse są na to, że zginie niż nowy, więc tym bardziej jak jeździcie nawet zimą po soli, to czy macie, jak będziecie mieli nowy, to zaraz też będzie brzydki, brudny, porzewiały albo po prostu zrobi się biały, rama aluminiowa się zrobi biała od soli, więc też trzeba sobie zdać na to sprawę. Więc widzicie, no dużo jest takich rzeczy, nad którymi się trzeba zastanowić, czy warto stary rower naprawiać. Jeżeli chodzi o mój rower, warto. Dla mnie jest warto go naprawić, bo mam sentyment do tego roweru. Bardzo go lubię. Jest to wysoki rower, wysoko ma kierownicę. W standardzie jest to wysoki rower, bez kombinowania, bez jakichś tam mostków, innych rzeczy, tak jak na przykład w jednym z moich filmów pokazywałem, jak można po prostu wyżej zamocować siadełko czy kierownicę. Ja do tego roweru mam sentyment, bo kupiłem go od dobrego kolegi, Andrzeja. Z Andrzejem kiedyś pracowałem w takim obozie pracy i powiem Wam, że w tym obozie pracy to ludzie byli dla siebie tak wredni, tak niedobrzy, tacy podpierdalacze jeden drugiego, ale ten rower to jest taka można pamiątka po tym, że można jednak w takim obozie pracy spotkać fajnego kumpla, z którym można normalnie pogadać. Oprócz tego można kupić coś od niego
fajnego i tanio, bo w sumie powiem wam, że ten rower kupiłem za 130 zł jakieś 8 lat temu czy 10, już nie pamiętam, ten czas tak leci, ale na pewno jakieś 8 lat temu. On był zupełnie sprawny, wszystko w nim działało, po prostu jego synkowi się coś tam nie podobało, czy on nim nie jeździł i on stał tak bez celu i Andrzej mówi, chcesz rower ode mnie kupić? A ja mówię, zależy za ile, nie? Patrzyłem, jeżeli chodzi o już, jedyna awaria w nim była, to nie było dętki z przodu, nie? Prawdopodobnie była przebita albo była przełożona do jakiegoś innego roweru, może ktoś wyjął, chciał go naprawiać, a potem nie skończył. No i słuchajcie, taki rower 8 lat temu za 130 zł, no to myślę, że to była okazja, nie? Jak mi powiedział, że za takie pieniądze, to po prostu kupiłem. No i zrobiłem nim, powiem wam, 16,5 tysiąca kilometrów. I wszystkie te części, jeżeli chodzi o przerzutki, manetki, to jest wszystko w oryginale. Teraz się mi popsuły właśnie ta jedna manetka, jedna tylnia przerzutka. Zębatki oczywiście zmieniałem, tylnie koło tam też było zmieniane chyba 2 czy 3 razy, więc to są rzeczy, które no psują się, nie? Ale tak ogólnie rower świetny, więc ja mam do niego sentyment. Oprócz tego powiem wam, że mam jeszcze w zapasie do tego roweru zapasowe koło tylnie z piastą maszynową, więc warto po prostu parę rzeczy tutaj przypicować, te dwie rzeczy, które się uszkodziły, wymienić, no i dalej śmigać. I teraz taka ocena, jeżeli chodzi o ten rower. Opony tutaj są ok, a pokażę wam zresztą. Jeżeli chodzi o bieżnik, bieżnik jest tutaj zdrowy z przodu. Z tyłu była opona wiosną zmieniana, więc tutaj jest nówka opona, jeszcze ma włoski po bokach. O, jeszcze mają włoski tutaj po bokach oponka. I teraz co się popsuło? Powiem wam tak. Pierwsza awaria to była manetka od przedniej przerzutki. I teraz zobaczcie, to jest to rozwalone. O. Nie ma tego takiego jak... O! Nie ma czegoś takiego. No tu jest po prostu... Była oczywiście indeksowana w taki inny sposób, nie w okienku, tylko tu widzicie 3, 2, 1. Narysowane było, napisane było tutaj. No i niestety, to się pierwsze popsuło. Ja praktycznie tej przedniej przerzutki prawie wcale nie używam, bardzo rzadko, więc ustawiłem sobie tak, że śmigałem po prostu na jednej tylko, więc mi to w niczym nie przeszkadzało. Używam głównie przerzutki z tyłu, te 7 tutaj zębatek, co jest z tyłu, więc tak śmigałem. Ale powiem wam, że z czasem doprowadziło do tego, że po takim trudnym terenie jechałem, po takiej łące, po takich wybojach i w pewnym momencie przerzutka po prostu przesunęła się w tamtą stronę, przednia, no i tylnia przerzutka wkręciła się, można powiedzieć, wpadła mi tutaj w szprychy. Co prawda szprych mi to tutaj nic nie pourywała, ale tak się zakręciła, że się po prostu wyrwała i tutaj jest w tej chwili uszkodzona. Ona jest, ta tylnia przerzutka, złamana w tej chwili, nie wiem czy to widać. Oprócz tego, teraz mam tutaj już założoną inną osłonę łańcucha na tylnym kole. Ale oczywiście łańcuch zmielił mi, o widzicie, tu jest ta resztki tej tylnej osłony. Jakby pies pogryzł. Tu mam łańcuch zdemontowany. No i słuchajcie, musiałem zdemontować łańcuch, bo po prostu do domu bym rower niósł na plecach, bo tak mi się to wszystko zablokowało, tak się tutaj wkręciło, że nie było możliwości po prostu prowadzenia nawet roweru. Bym musiał go, nie wiem, z podniesionym tylnym kołem do domu prowadzić albo nieść na plecach, więc no mam akurat podstawowe narzędzia zawsze ze sobą, więc rozkułem łańcuch, no i dalej już rower śmigał. O tyle fajnie było, że nie miałem daleko do domu, jakieś 2,5 km spacerku, więc taki spacerek. I teraz tak, no to przerzutka tylnia też jest do wymiany, więc tylnia przerzutka, ta
przednia manetka. No i oprócz tego tutaj ta przerzutka przednia, mocno już ta łyżwa jest tutaj starta. No słuchajcie, ma zrobione 16 500. Tak samo ta tylnia przerzutka też jest w oryginale, też 16 500 było na niej zrobione. Tylnie przerzutki nawet nie szkoda, bo tutaj te zęby to już były praktycznie też już zjechane. Nawet chyba nie mogłem dostać takich właśnie ząbków tutaj plastikowych do tej przerzutki, bo chciałem kiedyś tam wymienić. Więc tutaj praktycznie dwie części się popsuły. Jedna do wymiany z tego względu, że już jest zużyta, więc za jednym rzutem zmienię manetkę oraz przerzutkę przednią. No i tak poza tym wszystko jest ok. No mówię, jeżeli na przykład, no liczmy, że jakbym chciał taki rower sprzedać z 250 zł, może bym za niego dostał, może 350 góra, no bo no już widać, że to jest stary rower, rama stalowa, chociaż ja uważam, że rama stalowa jest lepsza niż aluminiowa, no bo ona się po prostu jest żywotna. No chyba, że wpadniemy pod pociąg albo pod tira, to się połamie. Więc no najbardziej można powiedzieć eliminuje z naprawy to, jeżeli mamy tylnie koło uszkodzone, bo zakup nowego tylniego koła, najtańszego, nie stożkowego, tylko takie jak tutaj widzicie, starego typu, stożkowe są znacznie jeszcze droższe, więc zakup takiego koła nowego to jest około 100, a nawet i więcej złotych, najtańsze koło mówię. Ale powiem wam, że kiedyś jak miałem pierwszego Górala, to na takim tylnym kole można było zrobić 3,5 tysiąca kilometrów bez problemu, a nawet czasami więcej. Teraz te koła są robione gdzieś tam, no, u skośnych przyjaciół i takie koło nowe ze sklepu za cenę około 100 zł wytrzymuje 1000 kilometrów i po prostu na tylnej piaście łapie luz i tyle z tego. Ja mam na to sposób, po prostu warto sobie kupić piastę maszynową i po prostu dać do przełożenia, po prostu przeszprychowania i tak dalej. No i wtedy na takim kole śmigacie bez problemu na pewno te 4-5 tysięcy albo i nawet więcej, w zależności jaką piastę kupicie. Więc piasta z łożyskami maszynowymi i wtedy jest ok. Teraz wam pokażę, jakie części kupiłem do mojego roweru, żeby go naprawić. Ile kosztowały i dlaczego akurat takie kupiłem, a nie inne. Zacznę może od manetki, która jako pierwsza się popsuła, czyli od przedniej przerzutki. Kupiłem taką. Logowana oczywiście Shimano. Z takim ładnym okienkiem. Z tego względu, że to jest manetka do przedniej przerzutki. Tam mam 3 zębatki. Czyli jest indeksowana 1, 2, 3. I tutaj jak właśnie przełączam sobie, to zobaczcie, w tym okienku ładnie nam się pojawia. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka. Taką kupiłem, bo taką chciałem, żeby była właśnie indeksowana. Ja wam ogólnie polecam nieindeksowaną, z tego względu, że łatwiej jest ustawić, wyregulować po zamocowaniu taką manetkę. Więc to jest prostsze. Tak samo jeżeli ktoś z was używa okularów, ma słaby wzrok, na przykład na rower nie zawsze ubiera okulary, jeździ bez okularów, a ma słaby wzrok, to i tak nie będzie widział tutaj w tym okienku, czy jest jedynka, dwójka, trójka, i tak bardziej będzie na wyczucie zmieniał, albo po prostu będzie się gapił na zębatkę, którą w danym momencie ma. Więc to jest dla osób, które chcą taką indeksowaną. Ona by kosztowała 27 zł plus koszt wysyłki. Ja kupiłem w komplecie z drugą manetką. Już wam pokazuję. Druga identyczna, tylko że ta jest indeksowana od 1 do 7, czyli do tylniej przerzutki. Dlaczego kupiłem dwie? Bo dwie w komplecie kosztowały dokładnie 43 zł plus koszt wysyłki. Więc było taniej, niż bym jedną kupował. A później za jakiś czas bym musiał drugą kupić, abym dwie osobno kupował, to by wyszło drożej. Tym bardziej, że mój rower ma przejechane 16 500 i popsuła się ta od przedniej przerzutki, która była rzadko używana, można powiedzieć. Bardzo rzadko i się popsuła, nie?
to prawdopodobnie zaraz mi się ta manetka popsuje od tylniego, właśnie wrzutnika, od tylniej przerzutki, no bo wiadomo, jak ta się popsuła, była mniej używana, ta jeszcze żyje, za chwilę się popsuje, prawdopodobnie znowu będę musiał biegać, szukać, a może akurat takie jak teraz kupię, nie będzie już w sprzedaży, więc kupiłem od razu w zapas do tylniej przerzutki. Jak po prostu się popsuje, no to od razu będę miał gotową tylko na zmianę. Więc 43 zł za dwie. Jedna, mówię, jakby kosztowała 27 zł, więc jeżeli za nową część, to chyba niewiele, nie? I teraz tak, jeżeli chodzi o przednią przerzutkę, oczywiście na tamtej bym mógł jeszcze poganiać, na tej przedniej przerzutce, ale z tego względu, że tam była wytarta, ale tutaj ta łyżwa była już wytarta od łańcucha, więc tutaj w tym miejscu, widzicie, to tam już było to wszystko starte. I wiadomo, jak to jest wytarte, to już ten łańcuch tak precyzyjnie nie wchodzi. No i za chwileczkę może się zdarzyć tak, że po prostu całkiem się przetrze, więc od razu robię serwis, więc wymieniłem mi tą przerzutkę. Jeżeli chodzi o tą przerzutkę przednią, 21 zł za nią zapłaciłem. Test. Tu macie producenta, nie wiem, czy będziecie widzieli. Najprostsza, jaka może być. Teraz ważna rzecz. Jak będziecie kupowali przednią przerzutkę przy kupnie, trzeba zwrócić uwagę, jaki to jest rozstaw ramy. Bo to jest ważne. Czasami są grubsze ramy, czasami są węższe. W stalowe są czasami nieco grubsze niż te aluminiowe, co teraz są robione. I pierwsza rzecz, patrzymy, jaki mamy tutaj rozmiar rury od ramy i wtedy dokupujemy pod tym kątem. Ta jest o tyle fajna, że zobaczcie, tutaj mamy taki papierek naklejony i przy montażu trzeba tak ustawić, żeby zębatki, tak jak tutaj na tym papierku, nie wiem, czy to było widać, tutaj Wam pokazuję, widać, nie widać, to są takie ząbki narysowane. I tak trzeba ustawić zębatkę, żeby po prostu się pokrywała z tymi ząbkami tutaj na tym papierku. Więc mówię, 22 zł, więc myślę, że cena jest jak do starego roweru adekwatna. Mogłem oczywiście kupić jakąś droższą i tak dalej, ale to nie ma sensu, bo powiem Wam, że ta i tak będzie działała. Ona jest rzadko używana, prawie wcale rzadko używam. Przeważnie zawsze wajchuję tylnią przerzutką. Więc postanowiłem, że do tego roweru starego, nie wiem jeszcze ile nim pojeżdżę, czy długo, czy nie, to po prostu stwierdziłem, że taką kupię, jest ok. Żeby po prostu cały remont nie wyszedł za drogo. I też, jeżeli macie jakiś tani rower, to musicie tak kombinować. Tym bardziej, że nie planujecie nim jeździć tam, załóżmy, 10 lat kolejne, więc można kupić po prostu tańszą część. A zawsze można zmienić na droższą, jakby Wam po prostu nie pasiła. Tu mam jeszcze oczywiście linkę, bo wiadomo, linka się przyda, bo będę musiał tam w tylnej przerzutce wymienić, bo tylnia przerzutka jest uszkodzona, będę wymieniał, więc linkę też kupiłem. Linka kosztowała 1,80 zł. Jeżeli chodzi o te ceny, które Wam podaję, to był zakup pod listopad 2023, wtedy kupiłem te części, ale widzicie, nie było czasu jeszcze wymienić. Po prostu jeździłem innym rowerem. Teraz najwyższy czas to zmienić. I tylnia przerzutka. Tylnia przerzutka, ale słuchajcie, to nie jest kupiona. To jest z demontażu z jakiegoś tam roweru, który rozebrałem kiedyś na dawce części. No jest najtańsza, można powiedzieć. Najtańsza, jaka może być. Ale tylko taką miałem, jeżeli chodzi o używane przerzutki. Przykręcana oczywiście na śrubę, bo czasami jest na hak, tu jest na śrubę, więc taką tylko miałem. Z tego względu, że miałem, więc postanowiłem, jest ok, tutaj te zęby tutaj nie są te plastikowe jakieś zjechane, więc widać, że nie była aż tak znacznie eksploatowana, ale jest używana. Więc postanowiłem, że zamocuję taką, żeby nie ponosić jakichś tam dodatkowych kosztów, a ta przerzutka i tak czekała, można powiedzieć, na taką właśnie okazję, żeby w końcu się coś popsuło i można było ją zamocować do jakiegoś właśnie tego roweru, który akurat teraz eksploatuje. I takie podsumowanie razem. To, co mnie kosztowało, jeżeli chodzi o tą przednią,
manetkę plus tą przednią przerzutkę plus tam linkę, około 50 zł, więc myślę, że tyle można w ten rower zainwestować, żeby jeszcze się kulać. Tym bardziej, że z tyłu koło jest jeszcze dobre. Mam jeszcze jedno zapasowe koło do tyłu, jakby było po prostu potrzeba zmiany, więc warto po prostu. Jeżeli bym miał jakieś zwinklowane z tyłu koło do wymiany, nie miałbym zapasowego i bym musiał nowe koło kupić albo naszprychować i bym miał wydać tam około 100 albo więcej złotych, to po prostu by się może nie opłacało, nie? Ale z tego względu, że mam części, sobie sam to zrobię. Mam jeszcze w zapasie jedno koło, więc stwierdziłem, że jeszcze warto tym rowerem pośmigać. Tym bardziej, że mi się dobrze nim śmiga. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o te części. Sami możecie ocenić, czy warto kupić takie tańsze części, czy jakieś droższe. To już wasza decyzja. Ja kupiłem takie najtańsze, najprostsze, na którym będzie śmigał. Nie będę jakichś tam rekordów wyczynowych robił, jakieś czasówki, więc to ma tylko działać i ma śmigać. Więc taki dzisiaj filmik, tak żebyście przemyśleli sobie, jeżeli wam się rower popsuje, czy chcecie go naprawiać, czy warto. Ktoś z was by powiedział, po co on naprawia ten rower, jak ma jeszcze kilka innych rowerów, którymi w ogóle nie jeździ. No tak, mam w kolekcji dużo rowerów, które czekają, można powiedzieć, aż ten rower już będzie odstawiony na bok, żeby tamtymi pośmigać. No ale póki mam do tego jeszcze dobre koło z tyłu, na którym jeżdżę, póki mam jedno w zapasie, póki tych dwóch kół nie zajadę, no to jeszcze tym rowerem pośmigam. Mimo tego, że tam w garażu stoi z aluminiową ramą rower Cross, na ścianie wisi rower Scott z tymi fajnymi zielonymi oponkami. No ale... No dobra, słuchajcie, taki filmik, tak wam pokazałem ten rower, to co się popsuło. Mam nadzieję, że niektóre osoby po obejrzeniu tego filmu przemyślą sprawę i po prostu, jeżeli coś tam jest poważnego, uszkodzonego w rowerze, sprawdzą, ile będzie ich kosztować naprawa, rozejrzą się może za jakimś używanym, jeżdżącym. Bo powiem wam tak, jeżeli wam się taki rower popsuje w sezonie i na przykład nie macie jakiegoś wujka, który wam naprawi, musicie oddać do serwisu, to w sezonie w serwisie czasami rowery po miesiąc czasu do naprawy w kolejce czekają. Trzeba się zapisać w kolejkę, o tak to można nazwać. Jeżeli naprawdę chcecie śmigać rowerem i chcecie nawet naprawić ten wasz rower, no to może się okazać, że nie uda wam się. I miesiąc czasu latem być bez roweru, no to wiadomo, lepiej kupić jakiś nowy albo jakiś inny używany, a ten sobie później naprawić po sezonie, jak już się troszeczkę zluźni w serwisie. Jeżeli mój filmik wam się spodobał, to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto taki filmik dla was nakręcić. Dziękuję wszystkim za subskrypcje, które otrzymuję. Jeżeli mój filmik wam się spodobał i te takie moje pogaduchy na temat, czy warto naprawiać stary rower, to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto taki filmik dla was nakręcić. Dziękuję wszystkim za subskrypcje, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć.